zapraszam, moi kochani, do następnego 12 odcinka Zagrajmy z GTA Vice City. Dzięki. Według statystyki jestem łajdakiem. Ja i łajdak. Od kiedy? Dobra, nieważne. Przed nami będzie zadanie kolejnego Diaza. Nikt co ciekawie nie napisał odnośnie zaproponowanego przeze mnie takiego małego quizu, głosowania. Bardziej to było głosowanie. Nikt co ciekawie nie napisał. A było tyle łapek w górę na kolejny odcinek. Zastanawiacie mnie właśnie. Dlaczego o takiej rzeczy dosyć fajnej chcę was uaktywnić w pewnej sprawie, żebyście byli, no, mieli znaczenie na tym kanale, a tu się okazuje, że nie chcecie, no to nie wiem co wy chcecie. Dobra, dzisiaj przynajmniej będą zadania Diaza, ale jest jeszcze jedna sprawa. Oczywiście 60 łapek w górę i będziecie mogli zobaczyć kolejny odcinek. Już wiadomo, że chcecie te odcinki z tą kamerą, to już nie będzie nic nowego. Tylko ostrzegam, to będzie miało w sobie jedną sporą wadę. Będzie po prostu zasłaniać nam jedną część ekranu. Tą dosyć najważniejszą, bo pojawiające się informacje. Informacje, które będą wyświetlane tu na górnym lewym rogu ekranu, będę wam mówił, co się tam dzieje generalnie, bo nie będziecie nic widzieć szczególnego. Tylko to jest na to uczulenie. Jedziemy do następnego zadania, nazywającego się Popyt i Podaż. DJ! Plastic crap! You're doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Bro, you! It is my favorite El Burro movie, it died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn. No matter. I can buy 100 more. Now, Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City and moors his yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? Wsiąść do łodzi, ale nerwus z niego, co? Zamiast włączyć do zasilania magnetowid, to go rozwalił pistoletem. Co ciekawe, ten pistolet, który miał Diaz, to jest Desert Eagle. W tej grze go nie ma jeszcze. Dopiero się pojawia w GTA San Andreas. Ciekawa sprawa, nie? Dobra, jedziemy tu. Zobaczymy, co nastanie. Let me guess. You thought I could use a guardian angel. I'm just saying, you need to let me in there, my man. Now, you can feed me all this lonely tough guy crap. But I know one day, I'm gonna save your ass, and you're probably gonna want to kiss me. Wacko. Nie mogę. We got some competition! Bądź przy jachcie przed innymi łodziami. Się tam uspokój, chłopie. Ty strzelasz do nich. Jak ty możesz, jak ty umiesz. Z tą misją w przeszłości miałem takie problemy, że aż wstyd. Wstyd po prostu. Dlaczego ja miałem z nią takie problemy, na to wam dzisiaj nie odpowiem, ale wiem, że denerwowało mnie sterowanie, które było z początku dla mnie skomplikowane. I teraz nie potrzeba checkpointów. Może dlatego, że ta część z łodzią była dla mnie skomplikowana. I tutaj, no, dużo razy się polegało. Dziś mam nadzieję, że będzie inaczej.
Czyż miał w doskonałym stanie łódź? Ej, faktycznie, nawet piksela nie zjadło, chyba. Chyba jeden piksel zjadło. Dobra. Strzelcy. Dobra, i tych trzeba teraz. Z nimi to jest różnie, ale wyjątkowo dzisiaj idzie mi lepiej. Dwie gwiazdki na ogonie i ja w tej grze nie potrzebuję checkpointów w ogóle. Dla mnie naprawdę. Ale tak zastanówcie się tak, tak szczerze. Gdzie jeszcze kolejne kłopoty? Po cholerę w takiej łatwej grze, no wiadomo, niektóre misje potrafią dopiec. Ale do takiej grze checkpointy, do GTA Trójki też? Nawet lepiej do San Andreas. To jest dzikie. Good shooting, my friend. You're a real proper grade A lunatic. Well, thank you. See you around, Tommy. Okay, Mr. Lance Vance Dance. Ja pierniczę. Zarobiliśmy 10 tysięcy dolarów na takiej jednej misji. Dres dostarczony do sklepu Jock Sport w Downtown. Tylko że Downtown jeszcze nie mamy. Nie mamy w naszym zasięgu. No ale trudno. Okej, wracamy naszym Infernusem do Corteza. Zapiszę w międzyczasie grę, żeby nie było problemów z tym związanych. Zapiszę grę i zobaczę nagranie, bo ostatnio mikrofon nawala. A że w poprzednim odcinku słyszeliście w dobrej jakości, nie pieprzył się tam stereo, to tylko dlatego, że zmieniłem audio na mono. I tak jakby jest na stereo. Taka sztuczka. Trzeba chcieć robić. Okej. Tam wedle zaleceń Jacka wziąłem tryb szerokoekranowy. No nie podoba mi się jedynie tak dosyć wysoki Tommy i ucina mi jego buty. Dopiero gdy troszeczkę wezmę myszkę do góry, no to może być już inaczej, nie? Kurde, kręci mi się w nosie. Dobra, pościg. Tam to się wytnie. No i dobra. Zaraz wrócę do was, zobaczę nagranie. No trudno, trzeba będzie to zmienić. Trzeba będzie dać na mono. Zmienię kamerkę tylko tu. O. Zawsze mi się wydaje, że ona jest albo za daleko w lewo, albo za daleko w prawo. A ty gdzie ty? Mundurowy. Mundurowy głaść! Wow. Dobra. W tą nudną niedzielę zobaczycie kolejną misję. Ode mnie. No jedźżeś tym ziemniakiem swoim. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Co jeszcze? Kurde, no chciałem powiedzieć, że mi się samochód sfatygował. O, komórka! Yo, Tommy, it's Lance. Yeah? Oh, nice to hear from you, Lance. Come on, man, be cool, be cool. I'm in the middle of something, what do you want? Nothing. Just to say, you know, look, Tommy, we can do this thing, you and me, no problem, you know what I mean? We're going to have to do it, cause otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now, but thanks for the call. Speak to you later. To jest prawdopodobnie preludium do tej największej misji w GTA Vice City, tej pierwszym naprawdę kulminacyjnym punkcie gry. Żaden chyba nie ma wcześniejszego punktu kulminacyjnego. Coś mi się zdaje. Chyba że to będzie ta misja. Tak mi się tylko wydaje. Jak mi się tylko zdaje, zobaczmy mapę. Aha, tu się nie pojawia Diaz. O, spoczko. Dobrze. Następne zadanie u Corteza nazywać się będzie... Tak jest. Diaz was pleased. I would like to meet you again. Is that a good thing? Of course. Although I'm starting to think that Diaz was responsible for our unfortunate loss. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud, no matter.
I have a proposal that you could profit from. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being taken through town. Pick it up for me. And once you get it, I want you to call me immediately. Moment. Mamy już drugie miasto, znaczy drugie miasto. Drugą część Vice City odblokowaną? Zaraz. Od kiedy to było? Od której misji? Od tej z tym strzelactwem poprzednim? Ej, wiecie, że ja się już zgubiłem? Ja już się tu gubię. Dobra, jedziemy na sprzęt wojskowy. Go zwinąć oczywiście. I tutaj, powiem wam szczerze, jest jedyna taktyka, najlepsza, do której zaraz przejdę. Coś miałem właśnie wam powiedzieć. Nie pamiętam jedynie, o co mi chodziło. Ostatnio. Aha, chodzi o te propozycje misji, tak? No, słuchajcie. No fajnie by było, jakbyście się uaktywnili, bo tak to decydujecie o tym, co chcecie zobaczyć w następnym odcinku, nie? Możecie zobaczyć misję, możecie zobaczyć coś dodatkowego, tak? Bo jak dobrze wiecie i z San Andreas już macie to wyedukowane, to znajdź sposób na porwanie czołgu. To przecież ja przychodzę gry na 100%, tak? Te, które najlepiej znam, no to raczej... Nie pokażę wam jakiś tam, nie no, glitche mogę wam pokazać, ale... Dla mnie to jest strata odcinka, o, można powiedzieć. Ja bym wolał już wam pokazać misję od tak i tyle. Dobra, panowie sobie biegną. A czemu oni nie mogą do środka wejść? Czy oni się męczą? Chociaż nie, dobra, cicho, to wojsko, oni nawet powinni się męczyć. Dobrze im tak. Dobrze im tak. Panie kapralu, proszę, zdejmij pan chusteczkę, bo pan brzydko wyglądasz. Dlaczego? Bo pan nie pasuje do tej chusteczki. Tak wiem, dziwne jest to. I w ogóle to nie miało być śmieszne, to miało być chore. Takie powalone. Okej. Okay. Mamy poczekać, aż zajadą do pewnego miejsca. Już wiem, które to miejsce. Go get some donuts, soldier! Sir, yes, sir! Convoy! Halt! No i teraz. No i teraz parkujemy. Nic trudnego. To jest jedna z najłatwiejszych zadań ever. Jak Bonnie Dydy. O. Aha, wybuch. Ten dodatni, to on dopiero rośnie. Aha, ja myślałem, że tyle mi zostało. No tak. Tu są pastelowe kolory, pamiętaj. Dobra. Opuść garaż. No i mamy 2000 dolarków. No i spoko. Ale to nie wszystko, mi się wydaje. Zróbmy zadanie z telefonem. Mamy dostępne już, słuchajcie, całe Vice City. Całe Vice City, jesteśmy w Little Havana. Telefon. W porządku, także mamy zadanie u Kenta Paula, czy przez polskie dziwne tłumaczenie Paula z Kent. Nie wiadomo, czy Paula z Kent. Tak, z tych polskich. Zobaczycie to w 13 odcinku. Bo ja wam chcę jeszcze pokazać ten telefon. I ja chcę wreszcie dojść do momentu, gdzie będę mógł zrobić tę misję u Averego. Gdzie ty mi tym swoim słodkim autem wjeżdżasz? Jak tak możesz?
bo zaraz ci zjem te, no. A zresztą dokończcie to w tym, w jakimś komentarzu, zjedz mi, nie, zjem ci, if you know what I mean. Chociaż nie takie to, co chciałem pomyśleć. Kurde, miałem zapisać grę. Się to wszystko pieprzy przez moje dziwne gadanie. Bezpodstawnie. Babciu, zjeżdżaj. No, rodzina 500+ się domaga czegoś. Nadpisujemy najszybszą łódź i pyk. Biegniem do telefonem. Zobaczcie, ile mam broni. No, nawet nie tak źle. Ale ten karabinek muszę sobie jakiś dorobić. To Krugera się gdzieś weźmie w następnym odcinku i będzie git. Trzecia misja z telefonem. Nazywać się będzie polowanie. Polowanko. European gang plans to hit the bank in Vice City. My employees would rather this didn't happen. Each member of the gang has a cover while they are here in Vice City. Some have menial jobs, others are on vacation. Each target and their likely whereabouts are taped under the phone. Okej, w pobliżu znajdziesz broń, masz 9 minut na zabicie wszystkich członków gangu. Okej. Także zaczynamy. Z tej snajperki będzie nawet całkiem nieźle. Mike Griffin pracuje na słupie reklamowym w Washington Beach. Co bardzo interesujące, ta misja, ta dodatkowa misja, można rzec, nawiązuje, uwaga, do jednej z gier... Tak? Do jednej z gier? Dick Tunnel. Ona nawiązuje albo do Drivera, albo do True Crime'a Streets of LA. Tyle, że Streets of LA, z tego co ja pamiętam, wyszło rok później niż Vice City. Vice City jest 2002, a True Crime, ulice Los Angeles, pojawiło się w 2003 roku. Także nie wiem, czy już deweloperzy Rockstar wiedzieli o tym, że będzie taka postać jak na przykład ten główny bohater Koreańczyk. Ciekawe. Niezłe. Ten karabinek dostaliśmy z misji z tą łodzią. O, to było bardzo proste. O, drugi raz wybuchnie! Dwuwybuchowiec samochodowy. A ten lubi widocznie mur. Okej, lubi grzać sobie dupę w murze. Oryginalne podejście, panowie. Kto tam był następny? Mark Holland i Franco Corter. Jakieś to są nawiązania z gier. Nie pamiętam niestety do jakich. Albo do Drivera, albo do tego True Crime'a pierwszego. Być może. Bo gdzieś czytałem i zdziwiłem się z lekka, bo wiecie, no nie grałem w True Crime'a. A tu proszę. Bo True Crime i GTA kiedyś są bardzo mocno rywalizowały. No ale True Crime padło jak, nie wiem co, że tak powiem. No i dobra, tutaj najlepiej z odległości wypierdzielić. Ale zaraz, tam jest typ w środku? Dalej nie widzę. Trzeba podbiec bliżej, Tommy. Szybciej podbiec, tak. I nie mów bre, tylko jedź. No zobaczmy. Ale tak spokojnie. Okej, zauważyli cię, zlikwiduj obu. Ale ja ich przecież zlikwidowałem. Nick Kong. O właśnie, to jest ten Nick Kong. To jest akurat, mi się wydaje, nawiązanie do głównej postaci z pierwszej części True Crime'a. Nie? Ale jak zobaczycie, wszystkie misje, jakie ja robię, przechodzi się szybko. Dlatego, że one nie są trudne. Za pierwszym razem, gdy nie znacie kompletnie gry, będzie to dla was problem. Ale potem już jest lepiej. Jak będziecie coraz częściej grać w Vice City, tak jak ja, powiedzmy sobie szczerze, to będziecie mieli to samo uczucie, co ja teraz. Że nam to za łatwo idzie. Dobra, teraz headshot. Albo brzuch shot.
Charlie Dilson. No, spoko. Ci, co interesują się ciekawostkami z gry, ja też się interesuję, ale wiecie, no... nie wnikałem tak bardzo w takie szczegóły. Albo możecie mi podpowiadać, z czego dana postać jest, czy do czego ona nawiązuje. O kurde, tu już nie wejdę. Teraz tak. I nawzajem się uzupełnimy. Dobra, Charlie Dilson mi został. Jeszcze 5 minut, ile czasu? Jedna z kolejnych łatwych misji. Ja powiem, cała gra jest prosta. No, jedna misja może denerwować. Ale to jak nie macie doświadczenia w tej grze. Nie mówię, że nikt nie ma, tylko ja mam doświadczenie. Nieprawda. Nie zauważył cię, nie zabijaj go. To, on jedzie na motorze, także prawdopodobieństwo wywalenia się jego jest to 90%. Wiedziałem, że skręci. I teraz pyk, pyk dziadu. Stary komuku. Okej, to było proste. Dobrze, w porządeczku. Zrobić mi zadanie. Z telefonu trzecie zadanie. I przed nami będzie zadanie dla klubu Malibu. Dla Paula Kenta. I to będzie co bardzo interesujące. Kolejny punkt kulminacyjny, już tym razem drugi, tak mi się zdaje. Tak mi się zdaje, że to będzie drugi punkt kulminacyjny, bo to będzie taki zwrot akcji. Ale jaki, dowiecie się za jakiś czas. W porządku, to łapkować w górę, jak wam się podobało, a jak wam się nie podobało, to także łapkować w górę. I idziemy o motor. Gdzieś tu? A! No przecież. I zapraszam was do kolejnego mojego odcinka z Vice City słonecznego, jakże. Cofamy się do roku 1986 i poczujemy ten wiatr we włosach, pastelowe kolory. Pierwszy cały rok istnienia konsoli Nintendo Entertainment System w Stanach Zjednoczonych, NESa i premiera Master System w Stanach Zjednoczonych. Okej, trzymajcie się. Ja was bardzo wszystkich pozdrawiam. Ciepło! Tomek? Tu sobie normalnie grabisz u mnie. I do następnego!